Cześć, to Ania ze Szkoły Księgowości i dzisiaj nasz temat, w jaki sposób najkorzystniej od strony podatków kupić samochód. Samochód osobowy, bo taki najczęściej się pojawia. Mamy tutaj kilka opcji, czyli możemy kupić za gotówkę, jeśli posiadamy, za kredyt. Możemy wziąć leasing operacyjny bądź finansowy, albo wziąć samochód w najem długoterminowy. No i teraz pytanie, jak to podatkowo będzie się opłacać. Zacznijmy od zakupu za kredyt czy gotówkę. Tutaj jakby forma płatności to jest sposób, w jaki zapłacimy, ale nie wpływa to zupełnie na to, jak szybko my będziemy mogli ten samochód, jego zakup, można powiedzieć, wrzucić w koszty. Ponieważ samego zakupu w koszty wprost nie wrzucimy, no chyba żebyśmy kupowali bardzo tani samochód do 10 tysięcy złotych, natomiast generalnie odpisy amortyzacyjne będą tutaj kosztem, czyli będziemy musieli ten środek trwały amortyzować. W zależności, czy będzie to nowy samochód, to będziemy musieli go wtedy amortyzować przez 5 lat, czyli 20% każdego roku z tej kwoty nabycia będzie zaliczony do kosztu uzyskania przychodu, lub też jeżeli jest używany, to możemy ten okres skrócić do 2,5 roku. No ale to jeszcze nie jest wszystko. Mamy również limity, a mianowicie limit 150 tysięcy przy samochodzie spalinowym i limit 225 tysięcy przy elektryku. Czyli to oznacza, że jeżeli kupiliśmy samochód za 200 tysięcy złotych spalinowy, to musimy wyliczyć współczynnik, czyli to 150 tysięcy podzielić przez 200 razy kwota naszego odpisu amortyzacyjnego i tylko tyle, co miesiąc zaliczymy do kosztów. Nie cały odpis, ale właśnie część. I też nie możemy zrobić tak, że najpierw pełne odpisy zaliczamy do kosztów, aż osiągniemy limit 150 tysięcy, a później przestaniemy zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Nie. Proporcjonalnie według tego współczynnika, czyli jak się ma nasza cena zakupu do limitu 150 tysięcy, jeśli my kupiliśmy samochód spalinowy, lub limitu 225 tysięcy, jeśli kupiliśmy samochód elektryczny. Oczywiście, jeśli zakupiliśmy ten samochód na kredyt i spłacamy ten kredyt, no to będziemy mieć jeszcze odsetki. Te odsetki mogą być kosztem uzyskania przychodu, ale będą one dopiero w momencie, gdy je zapłacimy. Czyli kasowo będziemy zaliczać je do kosztów uzyskania przychodu. Druga opcja, leasing operacyjny. W skrócie, w leasingu operacyjnym dochodzi do takiej transakcji, że my co miesiąc dostajemy, można powiedzieć, fakturę. Na początku wpłacamy ratę wstępną, ona jest w różny sposób określona, czasami jest większa, czasami mniejsza. Na koniec mamy wykup, też czasami ta rata wykupowa jest większa bądź mniejsza. Samo rozłożenie bardzo zależy od tego, jakimi środkami dysponujemy i też jakie tutaj mamy wyniki, ponieważ rata wstępna, można powiedzieć, będzie jednorazowo zaliczona do kosztów, czyli jeśli będzie dużo, to możemy dużo zaliczyć w momencie zakupu do kosztów, oczywiście z uwzględnieniem limitów, a rata wykupowa to będzie już taka transakcja, jakbyśmy kupowali ten samochód, czyli te same zasady, co w punkcie poprzednim. Jeżeli chodzi o właśnie koszty. Koszty tutaj limit mamy taki sam jak przy zakupie, czyli 150 tysięcy, to powinno być 150 tysięcy przy zakupie samochodu osobowego, spalinowego lub 225 tysięcy przy elektryku. I teraz znowu wartość tego samochodu do limitu i taki procent raty zaliczamy do kosztów uzyskania przychodu. Uwaga, część odsetkowa raty będzie kosztem w całości w dacie zapłaty, czyli tak jak odsetki, można powiedzieć, z punktu poprzedniego. Minimalny okres leasingu operacyjnego to 2 lata i w momencie, gdy wykupujemy ten samochód, czy będziemy płacić tą ratę wykupową, to może być jeszcze raz będziemy ustalać ten współczynnik, czyli kwota wykupu, jak ona się ma do limitu 150 tysięcy bądź 225 tysięcy dla elektryków i znowu, jeśli ten, na przykład rata wykupowa jest większa niż 10 tysięcy złotych, no to nie będzie mogła być zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu,
tylko znowu przez odpisy amortyzacyjne, bo od tej daty staniemy się właścicielem tego samochodu i tą ratę wykupową będziemy traktować tak, jakbyśmy wtedy dopiero ten samochód kupowali. Leasing finansowy, kolejna opcja, rzadziej stosowany. On tak naprawdę po części przypomina kredyt. Różnica jest taka, że w leasingu finansowym właścicielem pojazdu do końca jest leasingodawca, aż do momentu, gdy samochodu nie spłacimy. Natomiast leasing finansowy różni się tym od operacyjnego, że my dokonujemy odpisów amortyzacyjnych samochodu, czyli podobnie jak mówiliśmy to przy zakupie i otrzymujemy, oprócz tego, że spłacamy ratę kredytową, czyli jakby spłacamy wartość samochodu, to dostajemy również notę odsetkową, czyli koszt naszego leasingu i ta nota odsetkowa jest kosztem uzyskania przychodów w dacie zapłaty. No a dla amortyzacji dalej przy samochodach osobowych obowiązują nas limity 150 tysięcy dla samochodów spalinowych i 225 tysięcy dla elektryków. Najem długoterminowy. Można powiedzieć, że trochę podobny do leasingu operacyjnego, z tym, że przynajmniej długoterminowym ta rata jest z reguły niska, rata wykupowa ewentualna wysoka, ponieważ w najmie długoterminowym wcale nie musimy wykupić na końcu samochodu. Po prostu go używamy i płacimy za jego używanie. Tutaj uwaga, czytajmy umowy, często w tych wynajmach długoterminowych są określone warunki, czyli że ile możemy przejechać na przykład kilometrów, za co możemy być obciążeni dodatkowymi opłatami, więc warto to dobrze przeczytać. Natomiast co do zasady, jeżeli chodzi o stronę podatkową, to tutaj ta kwota wynajmu znowu będzie zaliczana do kosztów według współczynnika, czyli jak się ma wartość tego pojazdu wynajmowanego do limitu 150 tysięcy przy samochodach spalinowych osobowych i do 225 tysięcy przy elektrykach. I w tym przypadku tutaj będziemy znowu wyznaczać współczynnik i tylko proporcjonalnie zaliczać to do kosztów uzyskania przychodu. I na koniec VAT, bo w tych wszystkich rozważaniach mówiliśmy cały czas o podatku dochodowym. Podatek VAT odliczamy i od raty za leasing operacyjny i od zakupu, ale jeśli mamy samochód, który jest wykorzystywany dla celów mieszanych, czyli i do firmy, i trochę my nim jeździmy, nie mamy VAT-26 zgłoszonego i nie prowadzimy kilometrówki, to możemy odliczyć 50% tego podatku VAT. I z drugiej strony ta część nieodliczona podatku VAT, tego co nie mogliśmy odliczać, powiększa nam wartość netto i ta wartość netto plus nieodliczony VAT, to ta kwota jest porównywana później do limitów. To tyle na temat samochodów osobowych, jak warto kupić. Oczywiście każdorazowo w danym przypadku trzeba to przeliczyć rzeczywiście, co nam się bardziej w naszej sytuacji konkretnej opłaca, jakimi środkami dysponujemy, co z tym samochodem chcemy zrobić później. Natomiast ja oczywiście zapraszam do innych mikrolekcji na kanale, no i kliknij zasubskrybuj, aby nie przegapić żadnych innych nowych filmów.